Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sem margines. Czujcie się ostrzeżeni! Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapetę wybiorę sobie dwupak. Ironhide Prowl: W pakiecie mamy do dyspozycji aż dwie figurki. To jest bodajże Amazon Exclusive więc trzeba niestety to ściągnąć z Amazona. Cenowo chyba nie był jeszcze aż tak tragiczny, więc można sobie pozwolić. W cenie takiej samej jak w polskich sklepach, z tego co pamiętam. Generalnie też już jest dostępny. Jeżeli ktoś jest, jeżeli kolekcjonuje się, no to faktycznie trzeba będzie, bo niestety Hasbro teraz prowadzi politykę, że każda figurka musi być ekskluzywem. Osobiście kupiłem to y, dla Prowl'a, bo jest kapitalny. Natomiast y, na dzisiejszą chwilę chciałbym zrecenzować figurkę Iron Haida, bo też jest w zestawie. A szczerze mówiąc, tutaj mam parę kontrowersji w tym związanych. Zresztą zaraz zobaczycie, tak wygląda pudełko. No to do kosza z nim. W pudełku znajdziemy taką dyktę. Kawałek tekturki. Komu to potrzebne? Na co? A po co? No i dodatkowo oczywiście dekoder, z którego można sobie tutaj odczytać. Nie wiem, czy to ładnie pokażę, ale tu jest Nebula stacja. No i zdradziłem tajemnicę. Już nie trzeba kupować tej figurki, o. Dobra, tekturka, dekoder do wywalenia. W zestawie śliczniutka instrukcja. Tym razem instrukcja, która ma aż dwie figurki, bo w zestawie. No niestety, jeżeli ktoś chce tego prawla, będzie musiał ten zestaw sobie nabyć, bo, bo tak. Bo trzeba na tym zarobić. Ale instrukcję muszę przyznać, że te instrukcje są naprawdę bardzo ładnie zrobione. Wszystko jest w miarę czytelne. No, całkiem nieźle to działa. W Combiner Warsach było z tym znacznie, znacznie gorzej. A co dostajemy w zestawie? Oczywiście, oprócz figurki Prawla, dostaniemy również pistolet do Ironhide'a i samego Ironhida. Tak wygląda Mold. Eee, więc, od czego by tu zacząć? Eee, po pierwsze, ten kolor różni się od tego. Też nie jestem wielkim znawcą kolorów, ale jak tylko zapalę jakieś większe, mocniejsze światło, to widać tę różnicę. Że to też się różni od tego koloru, nie wiem, czemu to dali ciemniejsze. Przód bardzo ładny, tutaj ładnie to pomalowane na srebrno, podoba mi się, myślałem, że to szybka, ale to tylko takie otwory. Bardzo ładne. Może tu kierunkowskazy dorobię w wolnej chwili. To no nie wiem, po co to komu dali. Już. Mogli dać z czerwonego plastiku, albo chociaż z tego dziwnego bordowego, ale no, znaczy bordowego w sensie to taki. Jakiś taki dziwny kolor. No i generalnie mogliby już to w tym kolorze zrobić, ale, ale po co? Mamy też wycieraczki, które całkiem fajne, fajnie wyglądają. I podoba mi się to, że w Air zaczęli uwzględniać coś takiego, że samochody mogą mieć wycieraczki. To jest bardzo fajny akcent. Przód, no, przód wygląda jak prawie jak oryginalne Iron z serii G1. -ki. Prawie. Złudzenie znika, kiedy przejdziemy na bok eee, kawałek ręki. No, i tu właściwie ładny pasek pomalowany. No, ta ręka trochę odwraca uwagę. No, i tu widać, że te plastiki się ze sobą różnią. Na filmie widać, w rzeczywistości widać i ogólnie widać. To się w ogóle da tutaj jeszcze dopchnąć. No, trochę się da, zmniejszając tą szczelinę. I teraz powiem Państwu coś, co nie zniknie z naszej głowy, jak to już usłyszymy raz. Ta figurka, zobaczcie tutaj, z tyłu ma. Stopy. Są to stopy w sumie Ironhide'a, bo jakby nie patrzeć jest to figurka Siege'a. Jest to Transformer Siege. Figurkę Siege'a można dostać w każdym sklepie. Jedyne co zmienili to tylko tą przednią szybę i ten fragment. Cała reszta to jest po prostu Siege. Jakby nie patrzeć. Nawet te same błędy, że to odpada podczas transformacji. To samo to odpada podczas transformacji. Quality Control z Hasbro? Szacun. Um, no i oczywiście tył. Jak tu docisnę, tu się nogi mu rozłażą. I teraz tak, to będzie wam widniało w głowie. Zobaczcie, czy to wam nie przypomina samochodu, a tutaj to tak, jakby wystawały stopy jakiegoś wielkiego giganta, którego nie dało rady upchnąć z tyłu na pakę, to tylko wystają jego wielkie, plafusowate stopy przy otwartym. I jak tu będzie jeszcze to w wersji raczeta, nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie ta figurka będzie już. Jak to będzie w wersji raczeta, to to będzie wyglądało jak stopy jakiegoś gościa leżącego w karetce. No nic. Tak to wygląda. No i stopy oczywiście stopy. Widziałem już, że są pojawiają się fajne wydruki 3D, gdzie to się fajnie zamieniają, podmieniają te stopy na tył karetki. Więc wszyscy fani, którzy mają drukarkę 3D, liczę na was. No i tutaj mamy logo przy okazji, jakby ktoś pytał, po co te takie dziury tutaj włożą? Tu syrenę z raczeta. Pewnie już wiecie o tym, bo pojawiły się już pierwsze wzmianki o raczecie, ale tu będę po prostu syrena raczeta. No nic. Po co ta dziura? No, jakbyśmy sobie chcieli naszą broń, którą dostaliśmy w zestawie, przynajmniej to, to przypomina broń, wepchnąć tutaj w tę dziurę i mamy piu, 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 piu. Gdyby dalej jeszcze nikt się nie poznał, że jest to robot. Dobrze, to to wyjmiemy. Co my tu mamy? Kółka. Kółka te same co w Sieżu, tylko że czarne, tam były szare bodajże. Z dołu to cały Siege, nawet te nogi są z Sieża. Właściwie praktycznie dużo rzeczy tu jest z siege tak naprawdę tylko to zostało zmienione. I no te przy pokrywki zostały zmienione, cała reszta to Siege. Zaraz zobaczycie o czym mówię. Tak wygląda. To transformacja. Najpierw, żeby to przetransformować, odhaczamy przednią klapę, czyli Jedyna zmianka, która sprawia, że to jest nowe, te szyby to przeźroczysty plastik, więc tutaj, za tak, że tak bardzo nie szarałbym tutaj z siłą. Odhaczamy. Teoretycznie te powinniśmy odhaczyć, byłoby nam łatwiej, ale już spróbujemy je zdjąć metodą tradycyjną. Władujemy tu. A jeszcze ten odhaczę. ładujemy tu palucha, za boki i próbujemy ściągnąć całą klapę. Jak się uda. No może jeszcze to odhaczę. O, udało się. Teraz macie już samochód, który wyglądał jak Switch. I to mamy takie coś. Jako, że Hasbro nie wiedziało, co z tym zrobić, to jak sobie to pozaginamy tu, to pozaginamy tu, to tu, to tu, to tu zrobimy z tego tarczę. I teraz już sobie wyobrażam figurkę, która tu dostanie 50 różnych strzałów, a potem przetransformuje się i będzie jechało podziurawiony. Będzie wyglądał jak kordon sanitarny w Iraku. No ale generalnie, tarcza. Nie jest to jakieś można tu jeszcze tą tarczę wyciągnąć, takie cuś. Co to daje niby lufy, że se po, poszczelać można, czy coś. Dobra. No i sama figurka, to tyle z niej zostało. Doskonały przykład, jak coś zrobić, żeby się nie narobić. Zaczniemy. Transformacja jest dokładnie taka sama jak w Seiju, czyli odhaczyć klapki, które odpadają. To od razu zaznaczam. Jak Wam zostanie w rękach, nie bójcie się, to stale odpada. Tak. Odhaczamy, odhaczamy. I od razu można już te nogi tutaj pozapinać do tego. I to tu. Uwierzcie, mi to pierwszy raz, kiedy nie wyleciało. To tu, to tu, dobra, zrobione, udało się to zrobić. Nie wyleciało. Tutaj odhaczamy zderzak w dół. Obracamy całość i wyjmujemy ręce. Wyjmujemy głowę. No, i teraz tutaj to powinno pójść tak. I tutaj mamy bolec, który włazi w tę dziurę. To powinno się tu ładnie docisnąć. Oczywiście mówię powinno, bo Ach, trzeba to z odrobiną uczucia. I teraz domykamy klapę. I jest figurka Iron Hyda. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy oczywiście pistolet, można mu dać w rękę. Szczerze mówiąc, pasuje w każdą dziurę, którą zobaczycie tutaj, to można mu tę spluwę wetknąć. To nie ma znaczenia tu, tu, e, tutaj. Pasuje do każdej dziury. Nawet jeżeli ktoś się nie boi, może też wetknąć to w tą dziurę, tylko tutaj to szczęściami zaraz wypadnie. Więc nie wiem, czy jest sens, ale można to potraktować jako miejsce na spluwę. I teraz tak. Ale może weźmy mu to do ręki, niech już ma konkretnie. To, co ma być tarczą, bo nie wiedzieli po prostu, co z tym zrobić, to powiedzieli, że to jest tarcza. Można załadować tutaj w kolejną dziurę, których jest pełno. Ogólnie wszystkie te CJ i Combiner Warsy przypominają druszlak przez te wszystkie dziury, ale mamy tarczę. Ewentualnie giwerę, jeżeli ktoś wyciągnie te rury tutaj. Dorzuci je tak, to ma giwerę w łapie, przy której no nie wiem czy figurka i tyle w temacie. Więc jeżeli ktoś chce taką figurkę uzbrajać w tą tarczę, bardzo proszę niestety ona powoduje, że sama figurka jest bardzo mało stabilna. Mogę ją spróbować kliknąć tutaj i tak będzie ta figurka wyglądała. Na początek zobaczmy, jak wygląda tutaj twarz. No, pokazuje się. Twarz ogólnie jest bardzo fajna. Głowę mu tu zrobili naprawdę nieźle. Widać, że z twarzy to przypomina Iron Hayda. Korpus, bardzo, moim zdaniem, korpus wygląda bardzo fajnie. I tutaj, akurat, Air Trice figurka, bardzo mi się podoba ten korpus. Przypomina Iron Jest taki napakowany, typu. Kolos polskiej siłki, co to zawsze się troszczy o ludzi, bo pyta się, czy mają jakieś problemy. Więc tutaj korpus wygląda całkiem fajnie. Eee, co my tutaj jeszcze mamy takiego? No, talia, nogi. Nogi to właściwie Siegia, więc tutaj trudne, jeżeli ktoś ma figurkę Siegia albo już kupił albo coś, to szczerze mówiąc to jest praktycznie to samo. Ręce się nie zmieniają, mają te same dziury, tylko w kolorach się pozmieniały. Eee, klapa. Można se otworzyć, można się zamknąć i tutaj też generalnie gdybym miał się czepiać, to tu są te dwa bolce, które wchodzą w te szybę. I tutaj losowo, albo wepchniecie jeden, albo wepchniecie drugi, obydwa nie chcą. Więc... Póki to nie lata luźno, nie czepiam się, nie próbuję nawet tego dopchnąć, bo to jest jednak przeźroczysty plastik, więc... A te lubią pękać. No i tyle w kwestii, w kwestii akurat Wyglądu tej figurki, przejdźmy do artykulacji. Artykulacja, głowa, no to się kręci. Góra-dół to raczej sobie nie pokręci, bo to jest chyba staw grzybkowy. Tak, grzybkowy, więc to mogę co najwyżej 360. Góra-dół to w wyobrażeniach. Ręce 360. Tak, tutaj łokieć zginany, na boki też pójdzie. W sumie właściwie artykulacja pięść, Oj, to jest fajne, że przynajmniej 5 można sobie pokręcić pięścią. Druga tak samo. Eee, co tutaj mamy niżej? Talia. No i szpagat pójdzie. Dałoby się Van zrobić. Może trochę nim szaleję, trochę trącam. Wandama dałoby się zrobić. Yy, dało, dało, dało. No, pochwaliłem się. Dawaj. Jest. Jakby ktoś chciał na półce, że tak powiem, w tej pozycji go popozować, jest. No dobra, tyle w kwestii pozowalności. No, jeszcze tutaj mamy oczywiście tak kolana na boki. Stopa to góra, dół nie pójdzie, bo tu jest na tym, ale na boki już tak. I teraz, jeśli chodzi w kwestii tej figurki, dlaczego ją kupiłem? Kupiłem ją przede wszystkim w zestawie, bo Praul był fajny. Ja Praula muszę mieć. Miałem go w G1 i był super. Natomiast gdyby ta figurka stała w sklepie Obok Sidja, pewnie by mnie nie odróżnił i pominął. A teraz zobaczcie, jak wygląda Siege. Sidja niestety mam go trochę skastomowanego, więc z góry przepraszam, że nie mam wersji oryginalnej, ale to jest moja figurka Sidja. Lekki custom to ma od y, Sergeant Cap, czy jakoś tak starego, chyba z Transformers Prime, bodajże. Ale potrzebowałem coś, co będzie działami. Zasadniczo figurka się niczym nie różni, poza korpusem. Trochę może głową. Oryginalna miała bardziej. No, zestrój się. Da się zestroić. O, no. Dajesz, dajesz, dajesz. głowa w Sidju jest troszeczkę bardziej taka z większą ilością detali, natomiast ręce no, minimalnie się różnią. widać, że molt jest podobny, tylko tutaj trochę grafik posiedział i zmienił trochę układ. natomiast dolna część rąk, właściwie to są te same elementy, dłonie, no. Te same, tylko że w innym kolorze. Nogi, te same. No i tylko ta część została zmieniona. Tutaj dali taką nakładkę, ale już. Dół, ten sam. Koła, te same. Więc zasadniczo niewiele. Figurki. Przykład, typowy przykład, jak zrobić, żeby się nie narobić. Niemniej jednak, gdybym widział obydwie figurki na półce sklepowej, szczerze mówiąc, no nie wiem, którą bym wybrał, pewnie bym przeszedł, e, kupił albo tego, albo tego. Gdybym miał wybor, wybór, że mogę kupić pojedynczo, pewnie bym jej nie kupił, ale aczkolwiek ten korpus fajnie wygląda dużo fajniej niż tu. Pewnie bym jej nie kupił, natomiast, e, że jest w dwupaku, musiałem. Nie mogłem się powstrzymać. Dziury te same, co w poprzedniej figurce, dlatego to jest fajne, bo można tutaj zastosować odpowiednie takie wypełniacze wydrukowane w 3D. Fani transformerów? Liczę na Was. Tak wygląda figurka. Moja opinia, szczerze w tej figurki, mam mieszane uczucia. Jako robot wygląda fantastycznie, natomiast w formie pojazdu no ma takie szczeliny, że jakby ktoś jakby jak w, dziu, w dziupli diaksem obleciał i po prostu nie zdążył jeszcze porozkładać tego na czynniki pierwsze i takie szczeliny siedzą. Natomiast jako figurka wygląda fantastycznie, muszę przyznać, że całkiem, całkiem fajnie i jest to... no... Chociaż nie jest to wyznacznikiem żadnym wyznacznikiem jakości, bo poprzeczka jest leży nisko, to jednak jest to najlepszy Iron jaki wyszedł w wersji playlineowej, takiej typowej dla przeciętnego, przeciętnego kupowacza, który może ją sobie kupić. To w sumie jest najlepszy Iron obecnie na rynku. Ale żeby było go trudniej, jest to ekskluzyw Amazona, dzięki czemu i tak i tak jest to dość ograniczone. Ograniczona liczba osób może się tą figurką cieszyć. Chyba, że zapozna się z Amazonem. Tak wygląda. Dajmy mu już te tarcze, niech już będzie w komplecie. Dajcie mi swoje opinie, co sądzicie o tej figurce w komentarzach. Powiedzcie, czy generalnie jak się Wam podobała ta recenzja. Dla mnie figurka, ocenę właśnie, zapomniałem o ocenie. Dla mnie figurka ma jakieś 7 na 10. 3 ze względu na formę robota, która właściwie, znaczy na, na formę samochodu, która właściwie niewiele się zmienia. Przód mi się tylko podoba cała reszta, wszystko, zachowuje wszystkie wady Sidja. I o ile w Siege'u to był pojazd cybertroniański, więc tam już się nie czepiałem, bo teoretycznie. To może być antena satelitarna na Cybertronie, w końcu nikt tego nie widział i we, według nich może to być nawet antena satelitarna. Niemniej jednak w Earthrise takie uproszczenia są niefajne, natomiast tutaj, no nie wiem, no szczerze 7 na 10 i tylko i wyłącznie za figurkę robota. Figurka, forma pojazdu to jest jakieś 2 na 10. Dobrze, dajcie mi w komentarzach znać co sądzicie o tej figurce, co sądzicie o takich tych recenzjach. No i będziemy się widzieć przy następnym, gdzie pewnie przyrecenzuję jeszcze nie wiem co. Nie wiem, może Sidża, chociaż jego to już wszyscy widzieli. Zobaczycie. Do zobaczenia przy następnym filmie. Pa.